5 rano? Kurczę, to wtedy słabo tutaj ta końcówka. No, łapali. To się wydzia sam kończy. Aha. I tak skaczemy, lewo, prawo, bo ona troszkę tu chodzi, troszkę tu. Witamy na Wybrzeżu, a dokładnie to w Rewie. Dzisiaj na zawodach Kaszubski Marlin. Zawodach, gdzie główną rybą premiowaną jest oczywiście belona. Zobaczcie, jak ciasno ludzie stoją, aż szok normalnie. Natomiast my sobie pójdziemy na sam koniec, nie? Na sam koniec, na rytmer wyjdziemy. Mhm. Do końca samego, tam fajnie jest. Dzisiaj ta blacha, o której mówiłeś, że to ostatnio dało radę w Orłowie. Tak, a to jest 28 to. Dzisiaj łowimy tylko belony. Czekamy, cały czas czekamy. Która jest? Zaczynamy o 10. Już tak czekamy, już live'a wam zrobiłem. No i czekamy w tej wodzie jeszcze 7 minut. Ludzi sporo. Natomiast tak jak patrzę, część ludzi chyba poleciała tam na torpedownię, ja myślę. Na mechalinki. No. Ale jest ogólnie sporo ludzi, tylko dziwne, że w takich grupkach się tam grupują. No zobaczymy, teraz wyszło słoneczko, ale są takie chmury tam w zanadrzu i one tutaj idą do nas, może będzie padać, więc trzeba by było rachu ciachu szybko załatwić sprawę. Zeszłego roku mam taki oto, zobaczcie, patent. Myślę, że całkiem spoko. To pływa, wrzucam tutaj belonę, uwaga, uśmierconą, żeby była jasność, bo inaczej ona zaczyna się kręcić. No i sobie robi krzywdę, no i dodatkowo jeszcze, wiecie, dzióbek się łamie i tak dalej. A tym bardziej na takich zawodach, kiedy też długość belony jest liczona, to warto było, żeby te dzióbki były działające. A obok jest Andrzej Stubiński i Andrzej ma jeszcze inny patent na przechowywanie belon. Pokaż ten twój patent. Zwykła szmaciana siatka z gumką u góry, żeby nie wyskakiwały. Aha. Jest otworek, belona wskakuje, wślizguje się do środka i zabijają się i haczą się o te wszystkie, wiesz, w siatkach. Tak. Sprawdziło mi się już nie raz. A ile ci się belon w to mieści? Ostatnio było komplet jeszcze trochę. Możesz ty w mordę. One się fajnie. A wygląda mega niepozornie. No. No do przypasku jest tyle. Mhm. No zobaczymy, jak on to zapełni, to wtedy pokażę wam, jak to wygląda zapełnione. Tak za 10 minut, nie? A tylko 10 może być. No dobra. To zaczynamy. O, i są pierwsze glony. Myślałem, że nie będzie glonów, ale są glony. Ogólnie osoby, które łowią po drugiej stronie, mają jeszcze gorzej, bo tam jest jeszcze więcej glonów, bo stamtąd wieje wiatr. I na tym półwyspie, który nam się tutaj tworzy z piachu, się te glony zatrzymują. Także tutaj do nas lekko mniej tych glonów przepływa. Natomiast no jest cisza. Oby cisza przed burzą. Andrzej mówi, że pierwszy kontakt przed chwilą miał. Więc jest szansa, że coś tutaj złowimy. On w ogóle ciekawie rzuca, bo rzuca wzdłuż brzegu. Wszyscy rzucają ile fabryka, a on łowi wzdłuż brzegu. Także coś w tym jest. Czyli chodziłoby, że ta belona no podchodzi tu bardzo bliziutko. Spróbuję też. Tylko najpierw się pozbędę zielonej włóczki. Tak jak macie to na filmie u góry, na zieloną włóczkę nie biorą. My tu gadu gadu. A Andrzej pierwszą belonę ciśnie. O, jest pierwsza. Mam ja! O, i teraz, żeby jej nie stracić. Jest. Pierwsza belona. I panie kochane, do wora. Zobaczcie, jak bliziutko. Jaki czad. No normalnie, ale bardzo delikatnie zaczepiona. Bardzo delikatnie, ale mam. Nie wiem, czy to było widać na kamerze, ale całkiem bliziutko zaczepiona. No, Andrzej też już drugą ciśnie. Zobaczymy. Jeszcze ma. Się cieszy, że jeszcze ma. A to nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo, one potrafią... A, jest! Nie ma! Jest! Nie ma! Jest!
Bardzo delikatne są te branga, naprawdę. Jest, było. Była, była, spróbujemy ją sprowokować. Bardzo blisko, znowu. Bardzo blisko, widzicie to? Uciekła. Kurczę. Okej. Ta oto blaszka, ukla jacksonowska, dała mi dwie rybki. Zmieniło się niestety teraz słoneczko. Może nawet stety się zmieniło, bo więcej tego słoneczka teraz jest. No i próbujemy coś innego. Dobra, próbujemy takiego jacksonika. Coś się działo, fajnie. Jest. O, ale daleko. Trzeba teraz coś wymyśleć, żeby ją docholować. O, chodź tu. Okej. Okay. Było. Siedzi. O, ta jest krótka, ale skacze jak szalona, panie kochany. No i kolejna do kolekcji. No i już jedna jest, panie. Ona zrobiła takie kombo, zobacz. Uuu, jaka króciutko. O, jest. No i ładnie, ładnie, ładnie. Kurde, mega daleko, nie? No ciśniemy, 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 idzie, idzie, idzie po górze, nie. Są falki i te falki pomagają jej wejść pod wodę. Natomiast zaraz zobaczymy, czy się uda ją złapać. Nigdy, nigdy nie wiadomo. Jest. Dobra. Siedzi? Słuchaj, wiesz co, jak i tak już jesteś wściekły na wszystko, ja podniosę ten kasior, a weź ty zobacz, ile ja mam tych ryb. Bo ja bym nie chciał 11 zrobić, wtedy będzie, wiesz, największy tribal, nie? Jest kaszubski marlin, proszę bardzo, yeah! Idziemy do Adama. On nam pokaże, jak łowić, zobaczcie. No normalnie ostatnia belona na bodziasa, czy damy radę ją docholować? Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Oj, żeby się udało, żeby się udało. Ostatnia belona. Półtora godziny walki, żeby w ogóle coś było. No chodź, 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 chodź tu, kochana. O, w okolicach skrzeli widzimy już zaczepiona. Ale się liczy. Mam nadzieję. Tu. Jest okej, okay, nie? Skrzela weszła. Ostatnia balona, ludzie, normalnie szok. Number one. To jest człowiek, który złowił 10. belonę wtedy, kiedy ja. Tylko, że mi jedna ucieka. 12.15 wtedy... Trzeba trochę fuksa mieć. 12.15, słuchajcie, ja wtedy też miałem te 10 belon. Poszedłem je liczyć i wtedy wyszło, że ta jedna mi ucieka z tego podbieraka, tego, którego trzeba wyrzucić. I 2 godziny zeszło mi, żeby złożyć tą 11. Oj, tak to jest. Po prostu zabrakło mi szczęścia. Po prostu nie wyjdzie. Nie. W odpowiednim czasie. Ja wiem, poczekajcie, że wyczyszczę was, poczekajcie. O, ja wiem, czemu to się tak stało. Dzisiaj ja mam 17. rocznicę ślubu i dlatego ja jestem na miejscu drugim. A wiecie, czemu jestem na miejscu drugim? Nie wiem. Bo tam stoi żona Rafała i jest ciebie bliżej, zobacz. I oto, to jest. Te promienie były.